Mieszałek nie wolno używać. Taki zwiercarek. To coś większego musiało być. Nie. Po prostu ta tyczka była, ta tyczka była osłabiona. Ja już ją czułem, że ona wcześniej już coś tam się działo. Żadnych pieniędzy? No. Ja się na mały kibę. Ja mam takie te pikające ultradźwięki. I to mamy w każdym aucie, no ale tutaj coś pogrywa na razie. Podobno jak jesteś. Marnują mi młodzi, ale młodziki jak. Kiedy będziemy robić zawody? Kiedy wreszcie będą zawody? Tak cały czas. To jeszcze dobrze, że chcą się. Słuchaj, ja robię trzy kule duże wina czekersem z niewielką ilością, śladową ilością czekersa, to rzucam z ręki. Tak. Panowie! Halo! Uwaga! To jest robione? I powiem ci, że nie było tak, żeby się powtarzały losowania. Dzień dobry! Dzień dobry! Witam wszystkich zaproszonych gości na zawodach koła Nowa Ruda. Witam w imieniu własnym i zarządu na zawodach z okazji 70-lecia koła. Dziękuję serdecznie za przybycie i życzę udanych połowów. Chciałbym również, bo teraz już jest część z Was, wręczyć Wam pamiątkowe suweniry z okazji tego lecia dla drużyn, jeżeli można. Jakby przedstawiciel drużyny się zjawił. Kogo tam macie? Okręg, obojętnie tam. Nie ma, chcesz dziadka ścigać? My jesteśmy zaszczyceni, żeby był młodego. Proszę bardzo. Dobra, no niech będzie. Dziadku chcesz ścigać. Proszę bardzo. Proszę raz. Ja też. A to nie, to później chyba, nie? Od koła Radków gratulacje z okazji jubileuszu 70-lecia koła Nowej Rudy 18. Za zasługi i rozwój wędkarski składają członkowie zarządu koła Radków. Dziękuję bardzo. I oddaję głos koledze sędziemu, troszeczkę Was poinformuję. Sędzia główny Ryszard Telus i nasz syn, radiooperator. Witam serdecznie wszystkich gości. Dawnośmy się nie widzieli. No, pogoda zapowiada się dobra. Raczej
I teraz tak, łowimy wszystkie rybki do siatki. Jakie tam, bez wymiarów. A, bez wymiarów. Bez wymiarów jedziemy. Nie ma sprawy. Mamy sektory, tutaj mamy trzy sektory. To jest sektor A na tym stawie. Po trzech zawodników na każdym brzegu. Tu jest sektor B, tam jest sześciu zawodników będzie. I sektor C, tutaj też sześciu zawodników. I łowimy od godziny 10 do 14, tak pasuje? Dobrze. Od 10 wystartujemy. Pierwszy sygnał, zanęta ciężka, za 10, 10. Drugi sygnał o 10, trzeci 10, za 10, 14 i czwarty sygnał o 14. Po sygnale ostatnim ryba wyholowana nie zalicza się już do lata. Chyba, że ją ktoś trzyma nad wodą. Powietrze. I chyba to by było. Czy jakieś pytanie? Ludzie się chcą rozłożyć. No to się pytam tylko, czy jest możliwość. Jeszcze przepraszam, to moja uwaga, jakby tam ktoś amura trafił, czy coś z czego, od razu to nie zgłosi, od razu podejdziemy, zważymy go, tak, tak. Żeby szczupaka nie ma tutaj, do siatki nie trafiał, tylko żeby go wpuścić do wody, żeby go tam nie męczyć. Kart też? Alu, możemy prosić do losowania? Jak dużo? Z panem. Chyba, że to upyje w tej złapie. Ja nie wiem, coś jeszcze? Można dowieść, ale w przypadku nęcenia kubkiem. Ale nie, że ktoś... Tak, nie, wie, tak, 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 nie, nie, jedną ręką. Leci, jedną ręką. Szybka leci. No, wszystkie, wszystkie kule, które zostaną po nęceniu... Powtarzam, doklejać można, ale do kubka. Nie, że ktoś sobie weźmie, ja sobie skleję też, zanętę też dam dużo kleju, że ja nabiorę jedną ręką tyle, że będę miał prawie kilogram, nie? Skleję drugą ręką i rzucę to z ręki. Nie, nie na to. No, jedną ręką. Wzięta jedną ręką, niedociśnięta do wiaderka. Nigdzie do kolana, do nigdzie, do niczego. Oczywiście, powietrze doklejona, jeżeli się nęci kubkiem, można dokleić sobie drugą ręką. A jak ktoś nie ma tego, no to może nurka dawać i tam wkładać sobie. Może. O kurczę, jak sobie komplikuje. Zaraz. Ja sobie zrobiłem coś takiego z koszyczka, taki nieduży koszyk, wkładam do wiaderka. Ugniatam, wypycham do ręki, to jest akurat nie muszę gnieść, nie wiem, jakieś cuda. Patenty takie podejrzałem u innych, co nie? Też zrobiłem, ale, bo ja bardzo często startuję zresztą, co nie? Bardzo często startuję, także mi się przyda. Jeszcze może taka uwaga, to do 10 co będziemy robili? To do 10 pół litra. Wiesz, jak byś chciał. Słuchajcie panowie, szlak. Panie i panowie. Panie i panowie, tak. Sektor A. Panowie. Koło radków, stanowisko numer 1. Tam. Koło. Jarosz Grzegorz. Stanowisko numer 1. Stanowisko numer 2, Piotrowski Czesław, na tamtym brzegu. Kwaśniewski Kurek Krzysztof, numer 3, stanowisko, okręg Wałbrzych. Koło 18, Nowa Ruda, 2, Kwaśniewski Hendryk, stanowisko numer 4. Koło Wałbrzych Miasto, Dąbrowa Kuba, stanowisko numer 5 i koło KWK Słupiec, stanowisko numer 6. Radzik Rafał. Radzik Rafał, tak. To jest stanowisko, to jest sektor A. Sektor B, koło Wałbrzych, Długosz, Alicja, stanowisko numer 1. Na końcu? Nie. Na początku. Ale ten wysoki brzeg omijamy. Także już nie będziesz na wysokim brzegu. To... Koło Radków, Jankowski, Ryszard, stanowisko numer 2. Okręg Wałbrzych, Działa Radosław, stanowisko numer 3. Koło 18, Nowa Ruda, Gruniak, Jacek, stanowisko numer 4. Koło 18, Nowa Ruda, 2. Geryn, Władysław, stanowisko numer 5. Koło KWK Słupiec, Kucharczyk, Bogumił, stanowisko numer 6. Sektor który?
B. B. Tutaj. Tu. Sektor C. To ja nie wiem, co oni porobili. Ten brzeg. Koło KWK Słup jest za Cadziński, Kazimierz, stanowisko numer 1. Kaziu, tutaj. Tutaj. Koło Wałbrzych Miasto, Długosz Józef, stanowisko numer 2. Koło 18 Nowa Ruda 2, Kaśniewski Jerzy, stanowisko numer 3. Numer 3 stanowisko. Koło Radków, Ginter Krystian, stanowisko numer 4. Ale po co te A? Koło numer 18 Nowa Ruda, Sokolewski Andrzej, stanowisko numer 5. I okręg Wałbrzych, pokrzywa Hendryk, stanowisko numer 6. I to wszystko. Możecie, możecie teraz udać się na stanowisko. Ja mam numer B. B. Stanowisko numer 6. Tam na końcu. Panie, panie, proszę tutaj seniorowi wytłumaczyć. Przewodnik mu na mnie tak, Denisław Gerym, gdzie ma być? Sektor B, stanowisko numer 5. Gdzie ta pierwsza? Tam gdzieś. Tutaj jest, bo tu jest 6, 5, 4, 3. Tak, tak, po tamtym, na tamtym brzegu. I to jest koniec, więcej nic nie musi wiedzieć. Tak. Piątkę. C5. Co? Sobolewski C5. Sobolewski na, no, na Cemusz? No. Nie. Już ci mówię. Już na Cemusz. Sobolewski, tak, 5. No. Pięć. To tu jest C. Tak, 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 tu jest C. Proszę trochę do góry. Pan przesunął niżej. Byłoby lepiej dla tego, kto robi bagę. Ale kurwa, ale to wszyscy bagę robią. Popa. Pan pusty zostawił? Łapają. Niskie brzegi? Podziękowanie za współpracę. Dziękuję bardzo. Jest pamiątka. Dziękuję. To jest pamiątka. I jeszcze 7, bo przy okazji jest również 70-lecie koła i 70-lecie związku. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Teraz jeszcze panom tutaj też. Seniorom. Panie Janie, proszę bardzo, podziękowanie.
za zaangażowanie i pracę w koła. No ja się tutaj... doceni, żeby pana docenić. No dzięki. Proszę bardzo. Dziękuję. Tak jest szok. Panie Januszu, żeby pana było widać do kamery. Dziękuję bardzo. Wiesz, jak to się pamiątka dla pana. Żebyście jeszcze tutaj przyjechali od czasu do czasu powędkować, co nie? Dziękuję. Popracować. Młodsi niech pracują teraz. Także dziękuję bardzo. Dziękuję za wasz wkład pracy tutaj. Tak, zostawili serce. Najserdeczniejsze gratulacje do nas, gdzie już 70-lecia. Życzę wam, abyście dalej korzystali z tego miejsca, żeby było dla was pasją, miejscem, w którym się cieszycie, radujecie, spędzacie dobrze i zdrowo czas. Wszystkiego najlepszego dla całego koła i wszystkich jego członków. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I na setkę zapraszamy. Setkę. No, ale już może nie w tym składzie. Po prostu. Thank you.
do siatki. To jeszcze niedużo, niedużo zostało, pół godziny, wiesz? Thank you.
Dziękuję za odbyte zawody. Myślę, że pogoda nam dopisała, zdążyliśmy przed deszczem. Nie wiem, chciałbym ogłosić wyniki, albo Ryszard, ty będziesz. Ogłaszaj, bo ja tu będę kamerował. Ryszard będzie w gręcie. Ja będę.